Witajcie kochani na placu boju, na pobojowisku. Dzisiaj się zajmiemy takimi rzeczami, znaczy to będzie jeden filmik z wielu oczywiście, bo to jest temat niewyczerpany. Mianowicie film pod tytułem jak tworzyć utwory, jak komponować utwory, jak dogrywać drugą gitarę do podkładu, jak można powiedzieć tworzyć utwór na dwie gitary. Tutaj zrobimy coś takiego, że będę zwykle będę nagrywał jakieś podkłady i do nich będę grał drugi motyw gitary, czyli na przykład motywy zwrotkowe, załóżmy, idzie zwrotka i dokładam do niej drugą gitarę. Zwykle to, co będę nagrywał, to nagrywam można powiedzieć intro albo po prostu motyw zwrotkowy, zwykle cztery razy powtórzony, później przechodzę do motywu z kolei refrenowego, też powiedzmy cztery razy, żeby był powiedzmy jakiś taki schemat, jakiś taki balans. Wiadomo, że to nie musi być cztery razy, bo może być intro dwa razy i później cztery, może być intro cztery razy i rozwinięcie w tym i później cztery już na zwrotkę samą, a później refren może być cztery razy, może być więcej, może być mniej, no to w zależności od zespołu. Powiedzmy standard jest zwykle taki, tak czy inaczej, że powtórzenia mamy czterokrotne, powiedzmy wielokrotność czterech przeważnie, ale dobra, zabierzmy się za granie. Ja puszczę sam na razie podkład, jaki tutaj jest, bo jest zaromisty. Intro. Dobra, to tam była lekka zmyłka, bo sobie za dużo tego riffu nagrałem, ale dobra, chodzi generalnie o to, że jeżeli nagrywam jakiś motyw, tak jak tutaj mam, użyłem pustej najgrubszej siódmej, wy możecie oczywiście dograć z szóstą. Czyli na przykład tutaj po prostu 7-5. Główny riff, od którego wychodzę, to jest właśnie ten, wokół którego robię taką otoczkę riffową. To jest ten. Po prostu 7-5-7. To może być na przykład jako po prostu motyw zwrotkowy. On sobie będzie szedł właśnie w ten sposób. Możemy, jeżeli chodzi o zwrotkę, możemy jeszcze bardziej przytłumić, czyli na przykład. Bo
zwykle właśnie na zwrotkach mamy przytłumione z palmutem robione, z tłumienie nadgarstka, a na refrenach, czy przed refreny, to są takie prerefreny nazywane, albo przedrefreny, są na przykład puszczone, bardziej wtedy jest taki, tak się rozwija ten temat, nie? Tylko że tak, ja w tym akurat riffie zrobiłem tak, że dołożyłem dźwięki. Po prostu 12, 10. Na 5, 6. 12 na 5, 10 na 6. Tylko oczywiście mogę zrobić więcej motywów, bo mogę zrobić tak, że częściej mogą się zmieniać te motywy, te tutaj. Może być nie zawsze 10, 12, 12, 10, przepraszam. Może być co innego, na przykład. Na przykład taki motyw, z kolei kolejne rozwinięcie tego motywu, znaczy takie otoczki wokół tego riffu. To może być coś takiego, posłuchajcie. To jest możliwości, ściszam tą mesę, bo trochę szumi. Możliwości jest bardzo dużo. Ja będę się starał w tych filmach zamieszczać właśnie jak najwięcej takich kombinacji, bo nic innego nic lepiej nie wpłynie na naukę, jeżeli nie obserwowanie, jak się tworzy poszczególne riffy. No, jak tutaj jeszcze można byłoby generalnie ogarnąć, bo jeżeli mam riff ten podstawowy, nagram go sobie, nagrany mam na looperze i po prostu do niego sobie dobieram inne dźwięki, bo w tym momencie nie myślę o skali, w jakiej gram. W sensie po prostu improwizuję. Mózg działa, ręce działają, gitara na przesterku, pyk, i po prostu nie zastanawiam się. Po prostu dobieram dźwięki, jakie mi przyniesie, że tak powiem, mózgownica, co mi ślina na język przyniesie, i takie coś tworzę. Ale oczywiście możemy do tego też dokładać inne motywy. Ja zaraz podłączę to i zobaczymy, co to jest. Dobra, dalej, idziemy.
koniec. Dobra, jeszcze. No dobra, tylko to też jest tak, że jeżeli gramy jeden motyw i no to wiadomo, były jakieś błędy, były jakieś takie, gdzieś tam coś zjechałem, dobra, to proszę, to nawet nie o to chodzi, żeby to było zawsze idealnie, ale właśnie chodzi o to, że jeżeli powtarzamy parę razy dany motyw, to później w głowie tworzy się coś takiego, no ja to nazywam jakby pokrewne riffy. Teraz trochę na poczekaniu wymyśliłem, bo to zawsze mam w głowie takie określenie. Po prostu tworzenie pokrewnych riffów do pomysłu, który się wytworzyło, prawda? Bo jeżeli mamy konkretny pattern, jak to już wcześniej mówiłem, pattern rytmiczny. To możemy później do niego około takie rytmiczne motywy grać. Teraz właśnie, teraz jest taki moment, że ujawniają się pewne umiejętności, które ćwiczymy tymi wszystkimi, wiecie, zagrywkami. Zagrywki, motywy, które gramy, to musimy umieć je wykorzystać, bo co nam z tego przyjdzie, jeżeli będziemy grali, prawda, jakieś... Jeżeli my to będziemy grali tylko do samego grania, prawda, że gramy szybko, teraz właśnie trzeba dopasowywać, dokładać coś, prawda, na przykład w wolnym tempie mam ten motyw. Teraz w czasie grania tego motywu muszę znaleźć odpowiedni moment, żeby coś innego wcisnąć. Czyli mamy. O, był taki moment, bo było. Ten po paru tych razach. O, ty. Oczywiście to nie musi być. Ten moment może być po prostu.
przykład mamy coś takiego. Posłuchajcie. Jeszcze raz. To jest jakby jeden element. Albo zakończenie jakiejś frazy. Jakimś jednym dźwiękiem. Właśnie, z takim przesunięciem akurat nie za dobrze, żeby zabrzmiał. Chociaż można też to zagrać. Więc dobra, popróbuję jeszcze coś tutaj. Ile tu mamy minut? 16 minut aż. Na przykład to był bardzo fajny. Czyli z flażoletami naturalnymi. Albo wymuszonymi, tak jak te. Ale możemy z kolei tak, bo tutaj cały czas używałem struna najgrubsza, pusta i ten motyw. Tak, dobra, to jest oczywiście bardzo fajny schemat, ale mogę też zrobić tak, że ta struna napędowa, czyli w tym wypadku, kto mi powie, jaka to jest struna, to jest ta u mnie najgrubsza. Ona jest jakby tak call and response, czyli uderzamy w cieńszą, tworzymy riff, bo jakby ten riff brzmiał bez tej struny napędowej. To jest na przykład dobre na intro, jeżeli tutaj mamy wtedy niepełny jakby rejestr brzmieniowy, prawda? Mamy tylko ten jeden dźwięk, a ten jakby basowy jest niedopowiedziany, niedogrywany. Na przykład zaczynamy raz, dwa, trzy, cztery. Ale możemy właśnie zastosować coś takiego, że ten motyw, co tutaj gram na piątym, siódmym progu, to mogę zagrać coś innego, używając tej struny napędowej, bo ona nas prowadzi, ona jest jakby tym głównym dźwiękiem, dźwięk B akurat jest tutaj, wychodzi na to, że jest tym dźwiękiem tonicznym z tego riffu, czyli tym głównym. Dźwięk B jest też tu. Ale mogę po prostu używać tego dźwięku tonicznego i do niego dźwięków ze struny gdzieś jakiejś niższej, na przykład no dobra, nie do końca może tutaj zabrzmiało tak, jakbym chciał, ale możemy oczywiście gdzieś się posiłkować jeszcze innymi. Na przykład, dobra, coś spróbuję. Ja
kwinta i kwarta. Powiedzmy średnio. Ale możemy coś jeszcze innego dobrać. O, na przykład z jakąś melodią. Jeszcze raz. O, zaczyna się coś się dziać. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny przykład na to, jak to ogarniać. Bo teraz tak, dobra, ja tam nagrałem, był powiedzmy zwrotka, refren. Refren był. I teraz tak, bardzo ważna uwaga. Że bardzo ważna uwaga jest taka, że motywy refrenowe zwykle są bardziej rozciągnięte w czasie. Tam mamy dłuższe wartości rytmiczne, zwykle dłuższe wartości rytmiczne, dłuższe dźwięki, dłuższe nuty, co powoduje, że możemy zastosować, znaczy nie tyle zastosować, ale po pierwsze zastosować jakieś motywy melodyczne, a po drugie możemy wtedy troszeczkę jakby ten refren bardziej staje się melodyczny, bardziej taki stworzony, bo refren, zwrotka zwykle jest, prawda? A na przykład refreny są gdzieś jakieś śpiewane, oczywiście tu mi zupełnie nie wyszło, ale gdzieś puszczone i wtedy widać, że są przeciwstawieństwa, prawda? Zwrotka, refren i bardzo to daje się usłyszeć, bardzo fajne. Możemy w tym momencie wtedy też zastosować dużo motywów. Ja na przykład spróbuję zagrać do refrenu jakieś melodie. Zupełnie nie wyszło. Rozkojarzyłem się zupełnie. Jeszcze raz. Thank you.
tylko tam była jedna ta. Nagramy to jeszcze raz. Na przykład takie oktawami. Bardzo fajnie brzmi oktawa. Dobra, tam mieliśmy akurat zagrałem później solówkę w każdym razie, znaczy no właśnie solówkę trochę tak solowe, bo teraz na poczekaniu nie miałem tego opracowanego jakoś wcześniej, po prostu to jest na zasadzie improwizowania tego, prawda, wymyślamy, tworzymy, jesteśmy na próbie i gramy, no i teraz wymyślam na poczekaniu, prawda. Dobra, myślę, że to było w miarę fajne, oczywiście tych filmików będzie więcej i mam nadzieję, że będą bardziej takie, że tak powiem, też spójne, a tymczasem Borym Lasem, dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.